To jest bardzo dobra definicja rodziny i bardzo realistyczna definicja rodziny, którą dziś znajdujemy w Ewangelii. Dobra rodzina to jest taka, gdzie ludzie robią fajne rzeczy razem. To ich cieszy, gdzie odbywają wspólnie tę podróż życia, będąc ze sobą. Ale to wszystko też jest połączone z tym, że czasami siebie nie rozumiemy. Dokładnie tak było. Idą razem do Jerozolimy. To jest właśnie ten aspekt życia. Zrobienie czegoś razem. To może być zrobienie śniadania razem, wypad za miasto, albo odrobienie razem lekcji. I wiele, wiele różnych innych rzeczy. Ale w to wszystko są takie wpisane takie momenty, kiedy siebie nie rozumiemy. Maryja i Józef nie rozumieli tego, co im powiedział. No i tak będzie już do końca istnienia naszych rodzin.